Tomaszek, witam Państwa w magazynie samorządowym Radni Leszna, Sławomir Szczot, przewodniczący Rady Miejskiej. Od mojej lewej pan Marek Goryniak, Prawo i Sprawiedliwość, Hanna Kotomska, PL 18 i Grzegorz Rusiecki, Lewica dla Leszna. Witam serdecznie. Witam. Spotykamy się, no mamy wtorek, w czwartek sesja Rady Miejskiej. Panie Przewodniczący, tytułem wstępu, jakie najważniejsze uchwały? No, uchwał przewidziano 16. Jest też wniosek Klubu Radnych Lewicy o poszerzenie porządku obrad o ich projekt uchwały. Myślę, że kolega za chwilę powie. I dwa projekty prezydenckie. Jeden z takich, myślę, że ważny w związku z tym, że no, pracujemy cały czas nad przyszłością. Mamy przyjąć takie założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna. To taki jest jeden z dokumentów strategicznych, które będziemy przyjmowali. No jest też szereg takich, bym powiedział, co mieszkańców mogą bardziej zainteresować. To jest, dotyczy pomnika Stanisława Grochowiaka, dotyczącego ustalenia wynagrodzenia prezydenta, dotyczącego nadania tytułu zasłużonego dla miasta Leszna księdzu kanonikowi Kazimierzowi Pietrzakowi. No i oczywiście zmian do budżetu. No i jeszcze kilka innych uchwał, których można być... Będziemy zaraz dokładnie o tym też mówić. Jaki w takim razie projekt uchwały Lewica przedstawia? Klub Radnych Lewicy zaproponuje koleżankom i kolegom radnym podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o nadanie Miejskiemu Zakładowi Komunikacji wyróżnienia za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Przypomnę, w tym roku MZK obchodzi 40-lecie swojego funkcjonowania. Wydaje nam się, że z całą pewnością ten zakład, czyli czytaj pracownicy, którzy przez 40 lat służą nie tylko mieszkańcom Leszna, ale również regionu, bo przypomnę, że MZK obsługuje również gminy ościenne, zasługuje na takie wyróżnienie. Radni uważają, że to jest zasadna uchwała? Ja uważam, że tak. To po prostu sens jest tutaj. No, oczywiście Miejski Zakład Komunikacji jest bardzo ważną instytucją na mapie Leszna i rzeczywiście zapisał się na pewno chwalebnie, przynajmniej dla większości mieszkańców, która korzysta z ich usług. Musimy to oczywiście rozważyć, ale wydaje nam się, że jest to propozycja zasadna. Cieszę się bardzo. Panie Przewodniczący, wraca temat Centrum Usług Wspólnych, czyli wspólnej księgowości. To chyba na każdej sesji jest gorący temat. Zajmujemy się po raz drugi tylko tym tematem, jeśli chodzi o sesję. Wcześniej zajmowała się tym Komisja Edukacji, było takie duże spotkanie z zainteresowanymi stronami na auli w PWSZ-cie. Postanowiłem przyspieszyć trochę pracę nad tym centrum, w związku z tym, że zostało nam coraz mniej czasu. Jeżeli mielibyśmy wprowadzić Centrum Usług Wspólnych, to musielibyśmy już zacząć pracować nad dokumentami powołującymi. Stąd też zaproponowałem przyjęcie stanowiska w tej sprawie, czyli w pierwszym punkcie o jakby przychylenie się, opowiedzenie się za powołaniem takiego Centrum Usług Wspólnych i w drugim punkcie o wyznaczenie czasu do 31 marca, gdzie prezydent miałby przedstawić nam koncepcję funkcjonowania, czyli czego miałby dotyczyć w pierwszym etapie, w drugim i trzecim etapie, jak szeroko mielibyśmy podjąć te usługi wspólne. Ja tylko dodam, że jedyni kompetentnymi w tej sprawie są radni Rady Miejskiej Leszna, bo tylko radni mogą powołać Centrum Usług Wspólnych, nie może zrobić tego prezydent. Ale wczoraj ta koncepcja Grzegorza Rusieckiego, bo właśnie ten pomysł, by właśnie najpierw prezydent przedstawił koncepcję, przepadł, tak, na Komisji Edukacji. Znaczy, na pewno będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, dlatego że, tak jak pan przewodniczący Szczot zauważył, ta dyskusja na temat CUW-u w Lesznie toczy się już od jakiegoś czasu. Ona rzeczywiście wywołuje sporo emocji, bo emocje są wtedy, gdy tak naprawdę jest niewiedza. I wydaje nam się, taki wniosek również ponowimy na posiedzeniu Rady, aby wykreślić z tego projektu uchwały paragraf pierwszy, aby on został wykreślony. Zostałby wtedy paragraf drugi, który jak gdyby obliguje pana prezydenta do przygotowania pewnej koncepcji funkcjonowania CUW-u i w momencie, w którym pan prezydent przedstawi radnym tą koncepcję, jak powinien CUW wyglądać, wtedy my będziemy mogli odpowiedzialnie podejmować decyzję, czy jesteśmy za tym, aby ten CUW powoływać, czy nie. Natomiast podejmowanie już dzisiaj uchwały, że chcemy, aby CUW był i zobowiązujemy prezydenta do przedstawienia koncepcji, naszym zdaniem jest odwróceniem kolejności. Radni PL 18 też tak uważają, czy wręcz odwrotnie? Uważamy przede wszystkim tak, że oczywiście od tego tematu nie ma ucieczki, bo to jest temat, który rzeczywiście może niepotrzebnie na początku swojego żywota wywołał takie emocje, tak jak kolega Grzegorz wspomniał, rzeczywiście wynikało to prawdopodobnie z niewiedzy, właściwie z całkowitego nieprzygotowania do tematu ludzi, którzy od
odebrali to jako rzeczywiście zamach na swoje stanowiska pracy, etc. Natomiast w świetle obowiązujących przepisów nie jesteśmy w stanie uniknąć tego faktu. Będziemy prawdopodobnie, Centrum Usług Wspólnych w zasadzie jest skazane na powstanie. Takie jest nasze zdanie, ale oczywiście nie możemy tutaj jakby w ciemno zakładać pewnych rozwiązań. Najważniejsza jest taka koncepcja, która rzeczywiście spełni oczekiwania, które mamy, prawda, jeżeli chodzi o CUWY. Bo jeżeli ma to zracjonalizować wydawanie pieniędzy w oświacie i ma to przynieść miastu oszczędności, to oczywiście jest to rozwiązanie jak najbardziej. Ale emocje chyba były uzasadnione. Oczywiście, że emocje były uzasadnione, no bo tak jak wspomnieliśmy, rzeczywiście nie... ta utrata miejsc pracy ma być, tak? Owszem, ale w sposób kontrolowany i to zawsze się mówi zawsze reorganizacja wiąże się z jakimiś zmianami, jeśli chodzi o miejsca pracy i wiadomo, że to bardzo dotyczy ludzi i dotyka, natomiast wiem, że pan przewodniczący ma tutaj konkretniejsze informacje. Znaczy tak, po pierwsze prezydentem w swoim opinii do tej uchwały jakby zdał się na radnych, no bo jakby decyzja należy tylko wyłącznie do kompetencji radnych, to po pierwsze. Po drugie, zobowiązał się, aby te koszty społeczne były jak najniższe, tak? No, żeby wykorzystać osoby, które tam pracują, a które nie będą mogły funkcjonować w CUWie, żeby w jakiś inny sposób zagospodarować. Przypomnę też jeszcze, że 10 osób posiada już uprawnienia emerytalne, więc jakby tutaj tej krzywdy nie będzie. Czyli o ilu osobach byśmy mówili? Trudno powiedzieć. Nie, to dlatego potrzebna jest nam ta koncepcja, która ma powiedzieć, jakie usługi mają być w tym Centrum Usług Wspólnych zajęte, czy to w pierwszej kolejności, drugiej kolejności, trzeciej kolejności. Na przykład wczoraj padł wniosek o to, żeby w ramach Centrum Usług Wspólnych zaprojektować także usługi sprzątające. Prawda, żeby jedna jednostka sprzątała. Nie, jedna firma. Jedna jednostka sprzątała wszystkie szkoły, żeby można było spokojnie przesuwać panie, które sprzątają do różnych szkół w zależności od potrzeb i tak dalej. Jak jest gdzieś chorobowe, to żeby można zastąpić i tak dalej. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj nie ma przesuwania pracowników. Także od tej koncepcji, od wyboru koncepcji, którą nam prezydent ma przedstawić, wybierzemy ostatecznie, jak ten CUF ma wyglądać i jak ma się rozwijać w przyszłości. Panie Marku, bo pan mi zabrał głos, jak pana zdanie powinno to wyglądać? Proszę państwa, my rozmawiamy o sprawach, które zostały już dawno rozwiązane, bo przecież sprzątaliśmy szkoły, jak tylko istnieją, zarządzaliśmy szkołami, jak tylko istnieją. Tu jest inny na połowę sprawa. 1 stycznia 2017 wchodzi w życie nowa ustawa o VAT dotycząca samorządu. I powiedzmy, propozycja tego CUW-u się świetnie wpisuje, po prostu wpisuje w zarządzanie finansami miasta. Co się stanie od 1 stycznia? Następuje centralizacja zarządzaniem podatku VAT. Po prostu w samorządach. Jest to dosyć głęboka reforma. Bardzo zresztą skomplikowana. Moim zdaniem bardzo przeregulowana, jak wszystko dotyczące w Europie, powiedzmy, podatku VAT-u. I ten projekt się świetnie wpisuje, bo od 1 stycznia jedyną osobą w mieście Leśnie, zresztą w wszystkich samorządach, odpowiedzialną za podatek VAT będzie jednoosobowo pan prezydent miasta. Dzisiaj te sprawy są rozbite na, powiedzmy, kilkadziesiąt podmiotów. Będzie to wszystko scentralizowane. I to, co my proponujemy, się świetnie w to wpisuje. Oczywiście, że mogą nie być w ogóle oszczędności w tym systemie regulacji, mogą być koszty zwiększone jeszcze. Tego nie wiemy. Dlaczego? Dlatego, że mamy powiedzmy, małą wiedzą dotyczących, powiedzmy, tego systemu podatkowego. Dopiero się tego musimy wszyscy poznać i nauczyć. Można powiedzieć, że radni będą podejmować decyzje w ciemno? Nie. Nie możemy. No, ale po prostu mówię, że ten system, który tutaj chcemy zaproponować w zarządzaniu przedszkolami, wpisuje się świetnie w ten nowy system VAT-u. To jakoby pięknie, powiedzmy, zazębi się w przyszłym roku. Ale czy to spowoduje oszczędności, to tego nie wiemy dzisiaj, bo nikt nam na to nie odpowie. Żaden urzędnik ministerialny nam na to konkretnie nie wie. My musimy powołać zespół ekspertów i według nowego systemu podatkowego
zrobić próbne wyliczenia, ale my tego sami jako radni tego nie wykonamy. Musi powstać jakaś grupa ludzi, po prostu prawników, ekonomistów. Czy jest na to czas, żeby jeszcze szanowni państwo, właśnie w kontekście tych wszystkich wątpliwości, o których mówi chociażby pan radny Marek Goryniak, wszyscy mamy świadomość tego, że być może ten system wcale nie będzie mniej kosztował, wręcz przeciwnie, wywoła pewne dodatkowe koszty. My dzisiaj nie wiemy. Nie wiemy też, czy być może, jeżeli chodzi o kwestię odzyskiwania VAT-u, skuteczniejsza będzie jednostka miejska, czy na przykład zlecenie tego firmie zewnętrznej, tak jak to odbywało się do tej pory. No właśnie, bo ja noszę wrażenie, że państwo dlatego, nikt z państwa nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, tak, to będzie dobre rozwiązanie. Nie. No, ale tak to bywa w przypadku rozwiązań zupełnie nowych, prawda, eksperymentalnych, no bo tu w zasadzie mamy do czynienia z eksperymentem. Także my, podejmując takie stanowisko, dajemy jakby panu prezydentowi placet do tego, żeby do opracowania tejże koncepcji, no bo z kolei bez wyrażenia woli rady, tak jak tu kolega Rusiecki wspomniał, żeby najpierw jakby odwrócić sytuację, tak, prawda, że pan prezydent przygotuje koncepcję. No tak, ale radni oczekują koncepcji, żeby mieć wiedzę dotyczącą tego, jaką decyzję chcemy podjąć. Wyrażamy wolę i oczekujemy koncepcji, tak, dlatego no, mnie się wydaje, tak, że ta kolejność jest zachowana. Chcemy, żeby wreszcie powstała szkoła artystyczna, ale jeszcze w sumie nie wiemy, czy tam artystyczna będzie polegała na muzycznej, plastycznej, no tak, czy innej, tak? Czy będzie 10 oddziałów, 5 oddziałów, ale już wiemy, że chcemy. Odwrotnie, najpierw chcemy znać szczegóły, a dopiero potem będziemy decydować, czy chcemy. Czyli jest to uchwała. Okay, tylko że szczegóły tak naprawdę chyba. Jest to uchwała intencyjna. Jest to uchwała intencyjna. Stanowisko wyrazimy. Tak jest, intencyjna. Rada chce powołania Centrum Usług Wspólnych, ale zobowiązuje się Brenda do stworzenia koncepcji, do przekazania koncepcji. Szczegóły co do funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych są znane, bo przecież ustawa jest specjalnie to ustawodawca wskazuje, żeby tworzyć takie Centra Usług Wspólnych. Ale nie jest to obowiązkiem. Nie jest obowiązkiem. Nie jest obowiązkiem. No bo nikt nie może narzucić samorządowi rozwiązania. Czyli są różne koncepcje. Niekoniecznie CUV jest jedyną słuszną. Ale też nie jest jakby narzucony, ustawa nie narzuca jakby kształtu tego CUW-u, prawda? My się możemy swobodnie tutaj dlatego też, poruszać. Żeby decydować, czy w Lesznie, w naszej specyfice chcemy powołać CUW, powinniśmy wiedzieć, jak ten CUW ma wyglądać. Czyli dyskusja, można się spodziewać, że będzie w czwartek gorąca. Ja przejdę do kolejnego punktu wynagrodzenia prezydenta, chociaż nie wiem, czy jest pani przewodniczący o czym mówić tak naprawdę, bo pan prezydent zwrócił się z prośbą, żeby ten punkt wycofać z porządku obrad, tak? Pan prezydent rzeczywiście zwrócił się z prośbą. Decyzję podejmą radni, prawda, czy wycofać z porządku obrad. Ja, korzystając ze swoich kompetencji, a wcześniej analizując sytuację prezydenta w stosunku do innych samorządowców i do innych osób zatrudnionych w mieście Lesznie, doszedłem do wniosku, że nie może być taka sytuacja, w której prezydent miasta Leszna, 63-tysięcznego miasta Leszna, zarabia mniej niż wójt pobliskiej gminy, prawda? Po pierwsze, po drugie, prezydent miasta Leszna nie może zarabiać mniej niż pracownik, jego podległy pracownik w innej jednostce samorządowej, no to po prostu jest nienaturalne, nienormalne. O ile ta pensja by miała wzrosnąć w takim razie? Ile wynosi dzisiaj, a ile miałaby wynosić? Miałaby wzrosnąć o 831 zł do ręki, to jest 12 300 zł brutto. To jest, jeszcze nadal nie jest maksymalne postąpienie. Jeszcze jest 5% tej granicy możliwości podniesienia. Wydaje mi się, że prezydent miasta, który ma tyle, tyle odpowiedzialności, prawda? On wszystko, za wszystko jedna osoba odpowiada, jednoosobowo, tak? Gdyby sąd mu jakby udowodnił, że przez jego decyzję miasto straciłoby pieniądze, musiałby osobiście za to odpowiadać, więc taka duża odpowiedzialność nie może się wiązać z takim wynagrodzeniem zasadniczym poniżej 6 000 zł. No. Ale pan prezydent dzisiaj mówi, że póki co tej podwyżki nie chce, tak? I rzeczywiście jest taka zasada w Polsce, że nikomu się nie podwyższa, jeżeli nie chce tej podwyżki, więc jeżeli prezydent nie chce tej podwyżki, nie będziemy zmuszać go do tego, myślę, że tu radni może się przed chwilą i nie podniesiemy mu tej wynagrodzenia. Na tą decyzję prezydenta, na ten list skierowany do przewodniczącego. Znaczy ja rozumiem, chyba wydaje mi się, że rozumiem intencję pana prezydenta. Bo chodzi o to, mówiąc o regulacji, tak, no bo rzeczywiście to, o czym wspomniał pan przewodniczący, że podlegli pracownicy zarabiają więcej niż prezydent miasta, to wynika jakby z niewłaściwej regulacji zarobków, niewłaściwej siatki płac, tabeli zaszeregowania i tak dalej. Także ja rozumiem tu intencję prezydenta, że najpierw
najpierw to, bo jak to będzie właściwie ustawione, to nie dojdzie do takich absurdów, że podległy pracownik zarabia więcej niż prezydent, prawda? Także oczywiście jestem za tym, żeby prezydent miasta Leszna zarabiał godziwe pieniądze. Jeszcze chciałem jeździł dobrym samochodem. Żeby mieszkańcy mieli tą świadomość, prezydent miasta Leszna nie otrzymuje nagród i nie może pracować gdzieś indziej, tak? Tak jak na przykład inni pracownicy Urzędu Miasta mogą pracować na przykład jako członkowie rad nadzorczych spółek miejskich, tak prezydent nie może. Także on nie może osiągać jedynego źródła dochodów. Grzegorz Rusiecki, co uważamy? Powiedziałbym w ten sposób. Sytuacja wynagrodzenia prezydenta jest kształtowana przez ustawę o pracownikach samorządowych. Tam jest taki element kominówki. Ta ustawa nie zmieniła się w stosunku do ostatnich 5 lat, więc mówiąc wprost, no, kto decyduje się pełnić funkcję prezydenta, wie, z czym nam to się wiąże. Oczywiście, 380, nie może oczywiście, zarobić, oczywiście tak, proszę Państwa, jest tak, że to, o czym mówił chociaż pan przewodniczący Szczot, jest wiele takich niekonsekwencji w tym całym systemie, tak, że prezesi na przykład spółek mają większe wynagrodzenie niż prezydent miasta, a formalnie ci prezesi spółek są prezydentowi podlegli. Tak? Jest wiele tego typu sytuacji, natomiast tam wydaje księgowi mi się, zarabiają więcej, tam księgowi zarabiają więcej, w jednostkach miejskich zarabiają więcej, dyrektorzy szkół zarabiają więcej. Natomiast tak. Chciałbym powiedzieć, no, czy dyrektorzy szkół więcej, to panie przewodniczący, chyba trochę za daleko, ale no, w każdym bądź razie ale można przejrzeć dokładnie. Natomiast chciałbym powiedzieć w ten sposób, że na pewno ta propozycja pana prezydenta, żeby przyjrzeć się wszystkim regulacjom płac. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym rzeczywiście urzędnik, który po 20 latach pracy przy pełnej odpowiedzialności również za decyzje, które podejmuje, zarabia 2400 brutto, 2500 brutto, no to rzeczywiście jest pensja poniżej. A z drugiej strony no, znamy sytuację na całym rynku pracy. Tak? Minimalne wynagrodzenie w tej chwili w granicach 1800 brutto to też nie jest wynagrodzenie, które tak naprawdę zgodnie z kodeksem pracy gwarantuje godziwą płacę. Ale obserwujemy też ucieczkę urzędników do prywatnych firm. I to jest jakby fakt. Będziemy się pozbywać wykwalifikowanych. Proszę Państwa, ja uważam, że w ogóle nie powinniśmy na ten temat rozmawiać. Pan prezydent dżentelmenem jest. Dżentelmeni o pieniądzach nie mówią. Tym bardziej my nie powinniśmy. Ale to jednak radni decydują. No tak, to radni decydują. Ale to o publicznych pieniądzach. Ale to nie jest w ogóle temat, żeby dyskutować o wynagrodzeniu, proszę Państwa, prezydenta. Ja uważam, przede wszystkim, jak już mówimy o tym, żeśmy tak rozbujali, powiedzmy, zatrudnienie w Urzędzie Miasta. Ponad 200 osób pracuje. Przypomnę, że jak żeśmy przejmowali jako samorząd w roku 90 pracowało 80 parę osób. Ja jestem zwolennikiem mniejsze zatrudnienie, a dobrze wynagradzane. Dobrze wynagradzane. Przypomnę, że jestem wnukiem urzędnika przedwojennego polskiego, który miał świetne wynagrodzenie. Dziadek kupował przed wojną, powiedzmy, dom budował, powiedzmy, z pensji i był po prostu dobrze wynagrodzonym i bardzo świetnie pracujący, powiedzmy, powiedzmy Polakiem. No tak, ale dzisiaj, dzisiaj się to wszystko niestety. Właśnie, trzeba podnieść status urzędnika. Status. Tak, i mu dobrze płacić za dobrą pracę. Ja mam taką propozycję do pana radnego Marka Gorniaka, do pana przewodniczącego. To, że rada ustala wynagrodzenie prezydentowi, wynika z ustawy. Państwo macie przełożenie na swoich posłach w Warszawie. Ja od samego początku uważam, że to nie rada powinna ustalać wynagrodzenie prezydentowi. Być może ten system, w którym kiedyś jeszcze rada wybierała prezydenta i ustalała mu wynagrodzenie, okej. Okay. Natomiast dzisiaj, kiedy tak naprawdę są sytuacje, gdzie prezydent jest w opozycji, bo dzisiaj akurat jest tak, że prezydent ma zaplecze w Radzie, ale są takie sytuacje, że prezydent może nie mieć zaplecza w Radzie i wtedy co, będzie pracował za 2000? Nie. Być może powinien to określać wojewoda, a być może powinny być to sztywne ramy ustalone, nie wiem, rozporządzeniem Rady Ministrów na cały kraj. I koniec. To, co pan przewodniczący mówi, prezydent nie otrzymuje nagród, nie otrzymuje żadnych dodatkowych, wręcz przeciwnie, ma pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o dodatkowe zatrudnienie. Więc wydaje mi się, że jeżeli taka będzie inicjatywa, ja również z całą pewnością poprę, żeby to nie rady gmin ustalały wynagrodzenie wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi. Ale krótko, czy radni się zgodzą na to, żeby wycofać to z porządku obrad w ogóle? Jeżeli pan prezydent złoży taki wniosek, to jest takie życzenie prezydenta, nie będziemy protestować. Dobrze, to inny temat, pomnik Grochowiaka. Tu chyba radni będą zgodni, tak sobie myślę. Nie będą zgodni.
Dlaczego, panie Marku? Przypomnijmy tylko, że pomnik ma stanąć na rynku w Lesznie przy zbiegu ulicy Słowiańskiej Kościelnej. To jest takie miejsce, spory ruch i w tym miejscu ma stanąć. Jest, jeżeli państwo sobie zobaczycie w internecie, jest projekt tego pomnika. To jest maszerujący grochowiak zapatrzony w górę. Kieszenie ma powypełnione chyba czymś. No i tyle. Z brązu, tak? Rozumiem? I panu Markowi się nie podoba? Mi się podoba, tylko nie to miejsce. Ja uważam, lokalizacja, jest to za bardzo eksponowane miejsce. Ja nie mam nic przeciwko, powiedzmy, Stanisławowi Grochowiakowi, chociaż mam jako człowiekowi, powiedzmy, żyjącymi. Ale to akurat to jest inna sprawa, nie tak jest. Natomiast ja uważam, że pomnik oczywiście, chociaż była inna wersja w pierwszej. No właśnie, początkowo było, że wersja, przy bibliotece. No i to no, nie wiadomo. Ta tablica elegancka, to zostało po prostu. Ja po prostu uważam, że w tym miejscu najlepszym miejscem, moim zdaniem, byłoby właśnie naprzeciwko przyszłej nowej biblioteki. Tylko, że gdzie ta przyszła? Na placu, już wiadomo, na placu Mecyka będzie, po szkole zawodowej. Tam jest, powiedzmy, piękny plac i tam wyeksponować ten pomnik właśnie przed tą przyszłą biblioteką, a nie w tym miejscu takim ruchliwym na Słowiańskiej, gdzie, powiedzmy, ja uważam, tam nie powinno być nic, powinna być otwarta przestrzeń. No ale to chyba najpierw biblioteka, a pomnik później ewentualnie miałby stanąć, tak? No, to dzisiaj stawianie pomnika przed budynkiem, który nie ma gwałtu, biblioteki nie byłoby. Oczywiście nie ma gwałtu z pomnikiem. Pan Stanisław, którego ja po prostu, ja pamiętam osobiście, jak wyglądał, powiedzmy, spotykałem go, ojca ja znałem osobiście również. Myślę, że on poczeka śmiało, patrzy tutaj na nas jeszcze rok albo dwa. Do samego pomnika pan nic nie ma, podobny jest do Stanisława Grochowiaka. Tak, znaczy, nie widziałem, czy jest podobny. Jest koncepcja. Bo pan Stanisław na starość, a dzisiaj po prostu stracił włosy. Nie wiem, czy tam są włosy na tym pomniku. Nie ma włosy. Według mnie ta lokalizacja jest bardzo dobra. Bardzo brakuje w mieście elementów małej architektury. Taka sylwetka krocząca, jak fajnie się wpisuje właśnie w ten ciąg pieszy. Przecież nie chodzi o to, żeby wstawiać pomnik Grochowiaka gdzieś, gdzie właściwie na uboczu. On ma być też atrakcją dla mieszkańców, ale też dla turystów. Wszędzie pan Marek bywały w świecie, w Europie, spotyka takie pomniki, statuetki, ławeczki, etc., gdzie to jest stworzone po to, żeby sobie koło niego stanąć, zrobić zdjęcie, prawda, przysiąść. No ale to jest właśnie, to ma być wyeksponowane, no bo dlaczego, po co to robić, żeby to ukryć gdzieś w bocznej ulicy? My mówimy o najbardziej ekskluzywnym miejscu w naszym mieście. Ale nie przesadzajmy. No. Plac Mecyka chyba nie jest zbyt ekskluzywny. Plac Mecyka jest bardzo ekskluzywnym miejscem, tylko zaniedbanym. Proszę państwa, ja chciałbym powiedzieć w kontekście całej tej dyskusji o dwóch rzeczach. Po pierwsze, chciałbym z ubolewaniem stwierdzić fakt, że projekt uchwały, bo to przypomnę, Klub Radnych Lewicy złożył projekt uchwały w sprawie postawienia pomnika Stanisławowi Grochowiakowi już ponad rok temu. Ten projekt decyzją większości Rady, zresztą myśmy wtedy też przychylili się do tego, aby trafił do ponownego rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Kultury i Sztuki. Komisji Kultury i Sportu. Minął rok, ponad rok, i ten projekt uchwały przez pana przewodniczącego komisji nie został podjęty na posiedzeniach komisji. W międzyczasie z mediów, z informacji pana prezydenta dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad koncepcją samego pomnika i myślę, tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń nie ma. Natomiast z pewnym niedowierzaniem spostrzegliśmy, że w porządku obrad jest nowy projekt uchwały z nowym drukiem, z nową lokalizacją, bez głębszej dyskusji. Myślę, że nie jest to taki sposób, który gwarantowałby takie, powiedziałbym, partnerskie podejście w stosunku do radnych, chociażby wnioskujących. Wydaje mi się, że przynajmniej na posiedzeniu Komisji Kultury i Sportu powinna najpierw odbyć się dyskusja na temat tego projektu uchwały, który został już wniesiony i został skierowany do komisji, i w ramach tej dyskusji, gdyby padła propozycja nowej lokalizacji, chodziło o lokalizację przy bibliotece na ulicy Chrobrego, i wtedy, przypomnę, jak gdyby na wniosek pana prezydenta, który argumentował
i z tą argumentacją absolutnie się zgadzaliśmy, że ulica Chrobrego jest remontowana, w związku z tym jest przedwczesne podejmowanie takiej uchwały. No ale w tej chwili, że tak powiem, ulica Chrobrego jest wyremontowana, projekt uchwały dalej nie jest procedowany, natomiast pojawia się zupełnie nowy projekt. Moim zdaniem jest to w sposób zorganizowany niewłaściwy. Żeby zadośćuczynić żalowi lewicy, to chciałbym... Nie, to nie jest żal, to jest zwrócenie uwagi, panie chciałbym przewodniczący. Ogłosić, że ten pomnik, który ma zostać wzniesiony, Stanisława Grochowiaka, jest z inicjatywy radnych lewicy. Ale czy to jest pomnik, panie przewodniczący? No, ale czy to się nazywa pomnik? Nazywa się pomnik. To jest, a lokalizację kto wskazał? Prezydent miasta Leszno. Ale przypomnę, jeżeli już mówimy o tej lokalizacji, no to zgadzamy się, że ona w tej chwili, jeżeli chodzi o Chrobrego, no to jakby... Traci rację, by to. Troszeczkę w perspektywie, mając przeniesienie biblioteki, no to przyznasz, Grzegorz, że ona ale traci sens. Ja się nie opieram, ja tylko mówię o tym, że... Wasz projekt również nie zawierał załącznika projektu samego pomnika, prawda? No, oczywiście ja oczywiście przypomnę, co zawierał projekt. Projekt zawierał to, aby pan prezydent w ramach swoich kompetencji wskazał i pan prezydent podejmował tego typu działania i oczekiwaliśmy, że na którymś posiedzeniu komisji rzeczywiście będzie to, jak powiem, jednym z punktów pod dyskusję. Ale być może w tej chwili nie dyskutowalibyśmy na przykład na temat miejsca. Ale rozumiem, że wychodzi naprzeciw waszym oczekiwaniom. Tak, oczywiście. To ja już na samo zakończenie, już na koniec, uchwała dotycząca nadania zasłużone księdzu kanonikowi Kazimierzowi Pietrzakowi. Panie przewodniczący, uzasadnienie jakieś, tylko króciutko już bardzo. Rzeczywiście tutaj za zgodą wszystkich klubów radnych wniosłem projekt uchwały o nadaniu odznaczenia zasłużone dla miasta Leszna księdzu kanonikowi Kazimierzowi Pietrzakowi. Myślę, że postać jest nam znana od wielu lat, związana z Lesznem od 72 roku, kiedy przybył do Leszna i został proboszczem. Znamy go jako, możemy go nazwać, taki przydomek mu nadać, Kazimierz Budowniczy. Z jego przyczyny powstały dwa kościoły, jeden kościół, jedna kaplica, plus domy parafialne. Myślę, że dużo włożył w życie religijne miasta, mieszkańców. Jest dzisiaj już w podeszłym wieku, ma 91 lat i myślę, że to jest ostatni moment, jeżeli chcielibyśmy nadać taki tytuł jeszcze za życia. Oczywiście życzymy panu, księdzu kanonikowi wiele lat zdrowej oczywiście, ale chcielibyśmy, żeby to odbyło się jeszcze w pełni jego sprawności. Radnina, tak? Ja myślę, że mieszkańcom Leszna nie trzeba przedstawiać tej osoby i rzeczywiście ksiądz kanonik jest kojarzony jako ten, który budował i patrząc z perspektywy na osoby, które już w tej chwili czy w przeszłości honorowaliśmy tytułami zasłużonego dla miasta, z całą pewnością również ksiądz kanonik Pietrzak wpisuje się swoją postacią i swoją postawą w to, aby taki tytuł otrzymać. Pani Hanna? Tak. Ja myślę, że o takich sprawach nie dyskutujemy w kuluarach, jeżeli jesteśmy zgodni, to oczywiście przyznajemy. Nie tylko tutaj troszeczkę w tym uzasadnieniu, bo tutaj w tym akapicie dotyczącym Kościoła Świętego Krzyża z tego zupełnie nie wynika jakby współudział w tych wszystkich pracach księdza prałata Korcza, a to jednak było ich wspólne dzieło. Ja rozumiem, że może... Także tutaj troszeczkę on był... Ja bym jeszcze chciał tylko na koniec powiedzieć, że są jeszcze bardzo ważne sprawy, będą poruszane na najbliższej sesji, między innymi zmiana uchwały budżetowej miasta Leszna na ten rok, jak i również prognozy, po prostu wydawania, prognoza wieloletnia, powiedzmy finansowa, na powiedzmy lata 2016-2026. To są również bardzo ważne sprawy, my o tym nie rozmawiamy, ale na przykład tylko wspomnę, na przykład mówimy, że musimy wydać pieniądze, przepraszam, na monitoring parku Johnstona u ulicy Leszczyńskiej Rynku. To są ważne sprawy, bo po prostu widzimy, co się z bezpieczeństwem w mieście dzieje. Zapraszamy też zainteresowanych mieszkańców, by w czwartek po prostu też przyszli na sesję, godzina 14. Zapraszamy. Urząd Miasta, ja też zachęcam do oglądania naszej telewizji, bo jak zwykle będziemy na żywo na naszej stronie internetowej. Ja dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.